Siemanko, witam w kolejnym odcinku kursu GraphQL. W ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie relację do naszych modeli, czyli na przykład mamy tutaj łódkę Newboat, która została dodana przez użytkownika o ID, na przykład jeszcze wylistujemy sobie ID, o ID 7 i e-mailu Billy. No i jak widzicie, mamy tutaj parę takich wpisów, mamy też innych userów, nie tylko usera o ID 7, ale też mamy usera 6 i 4. I teraz dzieje się tu bardzo niedobra rzecz, bo zobaczcie, ile mamy zapytań do bazy danych w przypadku, gdy chcemy wylistować wszystkie łódki. Dla każdej łódki nasz resolver osobno odpytuje bazę o użytkownika. I to jest jakby nieakceptowalne, ponieważ chcemy, żeby zoptymalizować to wszystko, czyli żeby nam pobrało wszystkie łódki oraz zbiorczo jednym zapytaniem zostali pobrani wszyscy użytkownicy, którzy są przypisani do tych łódek. I dzisiaj się zajmiemy właśnie naprawą tej rzeczy. Naprawimy to z użyciem takiej prostej biblioteki Data Loader. Ta biblioteka wygląda na prostą, ale tak naprawdę bardzo ułatwia pracę właśnie z takimi modelami zagnieżdżonymi i pozwala ona jakby grupować ID-ki, które chcemy pobrać i na końcu pobiera je z użyciem jednego zapytania. Za chwileczkę Wam pokażę, jak to zrobić. Więc na początek musimy oczywiście sobie zainstalować ten data loader. Wrzucimy go sobie na przykład tutaj, czyli już Wam pokazuję, czyli po prostu sobie instalujemy npm install data loader. Data loader się zainstalował, więc możemy go sobie zaciągnąć. Import data loader from data loader. Dobra, mamy data loader zaimportowany i sobie napiszemy teraz taką funkcję, którą nazwiemy sobie batch users. Ona jest oczywiście asynchroniczna i przyjmuje dwa argumenty, keys oraz models. I tutaj sobie zrobimy tak, const users i tutaj pobierzemy sobie zbiorczo wszystkich userów o danym ID, czyli models user find all. Tutaj skorzystamy z funkcji z SQLize'a. W SQLize'ie mówiliśmy w ostatnich odcinkach, także jak Was to interesuje, to możecie się cofnąć. I tutaj zrobimy sobie takiego where'a, w którym tak naprawdę chcemy wyszukać wiele ID naraz, czyli będziemy tutaj przekazywać tablicę ID-ków i chcemy jakby zwrócić wszystkich użytkowników, którzy mają ID takie jak podane w tej tablicy. I tutaj możemy sobie skorzystać z takiego where in i tutaj będzie keys. I teraz ten where i w zasadzie to jest wszystko, co będziemy tutaj robić. Dobra, to mamy zamknięte. No i teraz chcemy zwrócić tych wszystkich userów, których jakby wcześniej sobie zaklejkujemy przez GraphQL do pobrania. Chcemy ich zwrócić w takiej samej kolejności, więc tu będzie keys map key i to będzie users, czyli tutaj jakby ta kolekcja, którą sobie pobierzemy z bazy danych i users chcemy tutaj sobie znaleźć, czyli find user i tutaj user ID, żeby było identyczne jak key. I mamy tutaj już prosty taki loader i teraz go musimy sobie wstrzyknąć przez kontekst, tak byśmy mogli z niego skorzystać w resolverze, więc zrobimy sobie tutaj w kontekście, zrobimy sobie loaders i tutaj przekażemy sobie nasz loader, to będzie user. I teraz skorzystamy zgodnie z dokumentacją z naszego data loadera. Data loader przyjmuje w konstruktorze funkcję, która przyjmuje prosty jeden argument keys i przekazuje go
do tego naszego batch users, czyli tu będzie keys oraz models, tak? Models musimy przekazać oczywiście po to, by móc odpytać naszą bazę danych, a keys, no to to są jakby te zakumulowane ID-ki userów, które chcemy pobrać. Zaraz pokażę Wam, jak będziemy je akumulować. Więc tutaj mamy loaders, mamy loader user i tutaj sobie inicjalizujemy nasz data loader. Więc co tak naprawdę zrobiliśmy w tym pliku? Zaimportowaliśmy data loader, zrobiliśmy sobie funkcję batch users oraz wstrzyknęliśmy sobie do kontekstu loader. Do kontekstu, no to przypominam, że wstrzykujemy rzeczy, których chcemy po prostu móc używać w resolverach. Oczywiście jakby ten plik index.js jest już dosyć tutaj nabrzmiały, więc te data loadery możemy sobie wyrzucić do osobnego pliku i też to zrobię, ale to już poza filmikiem, żeby nie tracić czasu. Więc wchodzimy sobie do resolvera. I teraz mamy tutaj pole user, których dotychczas korzystaliśmy z niego w taki sposób, że zapytania do bazy danych było wysyłane osobno dla każdego usera, czyli to tutaj macie to, co Wam pokazywałem, tę dużą liczbę zapytań. I teraz sobie to zmodyfikujemy i nie skorzystamy z models, tylko skorzystamy sobie z naszych loaderów, tak? Bo mieliśmy tutaj wstrzyknięty, mamy tutaj loadery i teraz możemy sobie zmienić nieco nasz resolver w taki sposób, że tu będzie oczywiście await i będzie loaders user load i boat user user ID. I teraz to powinno nam zadziałać. Tutaj dla każdego, dla każdej łódki będziemy sobie przez funkcję load akumulować user ID, a później jakby już na końcu przed zwróceniem zostanie wywołany batch users, który raz nam pobierze wszystkich użytkowników, których jakby sobie zakumulowaliśmy przy pobieraniu tych wszystkich ui. Oczywiście drobna literówka. Zapisujemy i teraz usunę tutaj to, co jest w konsoli i teraz spróbujemy znowu pobrać wszystkie łódki i zobaczymy, ile zostanie wykonanych zapytań. Jeżeli nic nie popierniczyliśmy, to powinny zostać wykonane dwa zapytania. Jedno zapytanie, które pobierze wszystkie łódki oraz drugi select, który z użyciem tego find all'a pobierze nam wszystkich userów, którzy zostali jakby wymienieni w tych łódkach, które chcemy pobrać. No i proszę bardzo. Zapytanie nam zwróciło, no i widzicie, że mamy dwa selekty. Jeden select do pobrania wszystkich łódek oraz jeden select, w którym pobieramy konkretne ID-ki, które nas interesują. Czyli można powiedzieć, że już nieco to nasze zapytanie na wszystkie łódki zoptymalizowaliśmy, tak, że baza danych nie jest odpytywana po każdego użytkownika osobno. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików na tym kanale. Pozdrawiam, cześć!